Oddaję głos panu sędziemu sprawozdawcy, który skrótko przedstawi stan sprawy niniejszy, a więc odnośnie samego. Wyroczy został oskarżony o popełnienie przestępstwa z artykułu 155 kodeksu karnego, w wyniku którego śmierć miał ponieść Zbigniew Czech. Wyrokiem z dnia 10 lutego 2015 roku sąd rejonowy w Chełmie, 9 zamiejscowy wydział karny z siedzibą w Głogowie uniewinnił oskarżonego Wojciecha o popełnienie zarzuconego mu czynu i kosztami procesu obciążył skarb państwa. Z rozstrzygnięciem tym nie zgodzili się oskarżyciele posiłkowi, prokurator i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Oskarżyciele posiłkowi Aniela, Wojciech i Grzegorz Czechus we wniesionej osobiście apelacji zaskarżają wyrok w całości, podnosząc zarzut naruszenia przepisów postępowania, w tym zwłaszcza artykułu 7 kodeksu postępowania karnego polegającego na dowolnej ocenie dowodów i wnieśli o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokurator rejonowy we Włodawie również zaskarżył wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego, podnosząc zarzut obrazu przepisów postępowania i błędów w ustaleniach faktycznych. Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zaś w razie niepodzielenia stanowiska oskarżyciela o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie o zabezpieczonych w sprawie dowodach rzeczowych. Kolejna apelacja, jest to apelacja pełnomocnika oskarżycieli posiłkowej Anieli Czechus, która również zaskarży wyrok w całości, zarzucając sądowi pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych poprzez niesłuszne przyjęcie, że do śmierci pokrzywdzonego doszło na skutek niezamierzonego następstwa działań oskarżonego. Podnosząc ten zarzut, pełnomocnik wniósł również o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Czy jakieś wnioski trzeba się złożyć formalnie, dowodowe? Wobec tego zamykam przewód sądowy. Proszę bardzo, udzielam głosu. W sądzie popieram zarzuty i wnioski zawarte w apelacji prokuratora rejonowego we Włodawie. Popieram również argumentację pisemną zawartą w uzasadnieniu tego środka odwoławczego. Pragnę wskazać jedynie i podkreślić na dwie okoliczności, jakie zaistniały w tej sprawie, a doprowadziły do błędnego w ocenie prokuratury uniewinnienia oskarżonego i uznania, że nie mamy tutaj do czynienia z winą nieumyślną, bo wiadomo, że tylko w granicach winy nieumyślnej mamy tutaj do czynienia. Po pierwsze, kwestia ostrożności, zasad bezpieczeństwa, pragmatyki myśliwego i etyki myśliwego w ocenie prokuratury przez oskarżonego została naruszona. Sąd pierwszej instancji błędnie zinterpretował paragraf 7, tu wskazuje ustęp 2, punkt 6 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Po pierwsze błędnie zważywszy na wykładnię językową i błędnie w oderwaniu od całości brzmienia tego paragrafu. Paragraf 7 w ustępie pierwszym stanowi, że myśliwy polując w nocy jest obowiązany zachować wyjątkową ostrożność. Wyjątkową, czyli jeszcze większą, aniżeli ta, jaka jest mu nakazana w warunkach dziennych. Ustawodawca wskazuje tutaj przypadki, kiedy mamy do czynienia z zachowaniem tej wyjątkowej ostrożności. Polujący musi znać dokładnie teren, rejon polowania, a w punkcie 4 w razie oddania strzału i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzić wynik strzału w świetle dziennym. Ten przepis w ocenie prokuratury należy interpretować zgoła odmiennie, aniżeli przyjął to sąd pierwszej instancji. Bo gdyby przyjąć tego rodzaju wykładnię, że sprawdzamy wynik strzału oddanego w nocy dopiero w świetle dziennym, to interpretacja tego przepisu dokonana przez sąd pierwszej instancji byłaby niebezpieczna. Akceptowalibyśmy sytuację,
gdzie w nocy myśliwi mogliby oddawać niekontrolowaną ilość nocnych strzałów, bez konieczności sprawdzenia skutków swojego zachowania. Odnośnie zaś pragmatyki zawodowej, oskarżony po oddaniu pierwszego strzału powinien odczekać 15 minut, a następnie udać się na poszukiwanie postrzałka, żeby nie tylko prawidłowo zagospodarować tuszę, ale także humanitarnie jak najszybciej dobić zwierzę. W ocenie prokuratury zachowanie oskarżonego było dotknięte szeregiem błędów. I to nie tylko ten błąd, który był jakże tragiczny w skutkach, ale od początku, kiedy oskarżony przyznał, że strzelał z niewygodnej pozycji, bowiem celując do zwierzyny, myśliwy powinien mieć pewność, że odda strzał skuteczny. Po drugie, jego zachowanie po oddaniu strzału nie było zgodne z obowiązującymi normami, jak również z zasadami pragmatyki i etyki myśliwego. A po trzecie, nie dokonał właściwego rozpoznania celu i strzał trafił pokrzywdzonego Zbigniewa Czebusa. W ocenie prokuratury w kontekście opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie można stwierdzić, że strzał w stronę pokrzywdzonego padł mniej więcej prostopadle w przednią powierzchnię tułowia. Gdyby pokrzywdzony znajdował się w pozycji klęczącej lub kucznej, strzał padłby bardziej pod kątem. A ta okoliczność, czy pokrzywdzony był w pozycji wyprostowanej, klęcznej czy kucznej, ma podstawowe znaczenie w kontekście rozpoznania celu i właściwego oddania strzału przez oskarżonego. Wysoki Sądzie, popieram wywody zawarte w pisemnym uzasadnieniu apelacji. Wnoszę o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowej pierwszej instancji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Wysoki Sądzie. Wysoki Sądzie, popieram pisemną apelację i wnioski w niej zawarte. Przepraszam, Wysoki Sądzie, jeszcze przyłączam się oczywiście do obu apelacji, bo nie odniosłam się w tym zakresie. I pani prokurator, czy pani dopisze? Przyłączam się do pozostałych. No, pozostałych apelacji, tak. Popieram pisemną apelację, jak również apelację pisemną wniesioną przez Urząd Prokuratorski, jak i oskarżyciel posiłkowy i wnioski w niej zawarte. Wysoki Sądzie, w wielu kwestiach musiałbym po prostu powtarzać w tej chwili argumenty pani prokurator. Ja nie chcę się powtarzać. Ja chciałbym się, powiedzmy, skupić na tym, na tych aspektach, które nie zostały uwzględnione w apelacji prokuratora. W całej sprawie zaciążyła jedna kwestia podstawowa. Kwestia uznania przez sąd pierwszej instancji i nadania walorowi prawdy wyjaśnienia samego oskarżonego. No, jest on jedynym żywym, znanym obecnie świadkiem całego zdarzenia i jednocześnie oskarżony. Wydaje mi się, że ta okoliczność powinna wpływać na wyjątkową ostrożność w nadawaniu tego waloru prawdy i jego wyjaśnienia. To, co jest w aktach, a to, co moim zdaniem umknęło sądowi pierwszej instancji, to jest kwestia wyjaśnień złożonych odnośnie samego wydarzenia, czy właściwie tego, co stało się tuż po oddaniu feralnego strzału, Wysoki Sądzie. To jest kwestia tego jęku, czy podwójnego jęku, takie wyjaśnienia złożył oskarżony. Wysoki Sądzie, na kartach 81-86 akt sprawy znajduje się protokół z sekcji ofiary tego wypadku. Z tej sekcji wynika jedna rzecz. Ofiara miała w prawej komorze serca otwór wielkości 2-5 złotówki. To powstało w wyniku olbrzymiej energii pocisku, tego, który zrykoszetował jakby o lornetkę i wyrwał tego rodzaju. Przepraszam, Wysoki Sądzie, ale jeżeli człowiek z takim otworem w sercu potrafi jeszcze wydawać jakieś dźwięki, to kilka sekund po takim strzale, no to mam wrażenie, że no nie jest to zgodne z możliwościami realnymi potrzymania tego postrzału. Także już ta okoliczność powinna wpłynąć na wyjątkową ostrożność
w ocenie wyjaśnień oskarżonego, bo jeżeli kłamał, bądź powiedzmy, no mijał się z prawdą w tej kwestii, to czy w pozostałych kwestiach również mówił prawdę? Wydaje mi się, Wysoki Sąd, że jest bardzo wiele okoliczności, to że na marginesie tego nie poruszam w swojej apelacji, które wymagają wyjaśnienia, bo budzą wątpliwość, moim zdaniem, kwestie takie jak ta broń, z której oddano strzał, nie należała do oskarżonego. Samochód, którym przyjechali na polowanie, również nie należał do oskarżonego. Tak naprawdę tajemnicę wziął z sobą do grobu ofiara i oskarżony, który zeznaje i oczywiście wyjaśnia tak, jak wyjaśniał. Natomiast zdaniem obrony, zdaniem pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, ta sprawa nie została właściwie rozstrzygnięta. Odnośnie innych kwestii, Wysoki Sąd. Tam w tej sprawie są trzy opinie. Można się tych opinii, Wysoki Sądzie, czepiać oczywiście, że one są nie do końca miarodajne, popełniają w niektórych momentach błędy. Natomiast w każdej z tych opinii, Wysoki Sądzie, jest mowa wyraźnie o tym, że oskarżony nie dopełnił zasad bezpieczeństwa. Bo to, co powiedziała bardzo słusznie pani prokurator, jeżeli przyjmujemy tą możliwość interpretacji tego artykułu, tego prawa łowczego, artykułu 7, to w zasadzie by okazywało się, że myśliwy, zanim nastanie pora dzienna, ma praktycznie prawo strzelać do każdego celu, który mu się nawinie pod celownik, a dopiero rano sprawdzać efekty swoich strzałów. Wysoki Sądzie, ja nie chcę tego przedłużać, bo mógłbym mówić jeszcze dłużej, mógłbym mówić o kwestii tak zwanej opinii prywatnej, która znalazła się w aktach sprawy, która w ogóle nie powinna być wzięta pod uwagę, a która, mam nieodparte wrażenie, jednak została uznana przez sąd pierwszej instancji za miarodajną i przyjęta w poczet materiału dowodowego, co, jak wiemy wszyscy, no nie do końca jest zgodne z kodeksem postępowania karnego. I Wysoki Sądzie, nie chcę tego przedłużać, powiem tylko już na koniec. Wyrok sądu pierwszej instancji, jak dla mnie, jest wyrokiem, przepraszam, określeniem kuriozalnym i jako takie ostać się nie może. Wnoszę i wywodzę jeszcze raz jako operację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę pani Aniela Czekus. Pani przyłącza się do stanowiska swojego pełnomocnika. Tak, ja przyłączam się. Przyłączy się do stanowiska. I popiera pani waszą apelację, czyli swoją apelację, tak? Wspólną. Popieram apelację wniesioną przez wszystkich oskarżycieli. Coś chciała pani dodać, czy to wszystko? Nie, to się nie zgadza. Dziękuję bardzo. I pan Wojciech, proszę. Tak, Wysoki Sądzie, ja... Popiera pan swoją apelację. Popieram swoją apelację, przyłączam się do apelacji. Do pozostałych. Tak. I tutaj. Bo pani pewnie też się przyłącza do apelacji prokuratora. Tak, tak. Ale do stanowiska swojego pełnomocnika, to jest zapisane. Dziękuję bardzo. I przyłączę się do pozostałych. Chciał pan coś jeszcze dodać? Właściwie wszystko, co chciałbym powiedzieć, już zostało powiedziane, więc szkoda czasu i szkoda, żebym to powtarzał. Ja w swojej apelacji głównie poruszałem wątki związane z przepisami myśliwskimi. Uważam, że było rażące naruszenie bezpieczeństwa podczas wykonywania polowania. Sam polowałem 20 lat i po prostu wiem, że tak nie należy postąpić. Dziękuję bardzo. I pan Grzegorz Czekus. Popieram apelację pani prokurator. Pozostałe przyłączę się do pozostałych. Oczywiście. Coś chciałbym dodać. To dodać w Synicy, bo musiałbym się powtarzać, także zgadzam się z każdymi tutaj wnioskami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę obrońcy. Dziękuję. Wysoki Sądzie, ja należę odmiennie. Wnoszę o nieuwzględnienie trzech złożonych nieuwzględnienie i utrzymanie zastarzałej apelacji w mocy. I utrzymanie zastarzałej apelacji. Wysoki Sądzie. Obrona jest, że nigdy nie kwestionował, że to było tajemniczne zastarzałe. Zdarzenia w Wysokim Sądzie, które na pewno jest tragedią i dla rodziny zmarłego tragicznie, tak jak w Wysokim Sądzie też dla oskarżonych. Sąd rejonowy, badając tą sprawę, musiał zmierzyć się z odpowiedzią na pytanie, czy w istocie doszło do popełnienia jakiegokolwiek uchybienia ze strony oskarżonego, które mogło rzucić cień na to, że dopuścił się on czynu zarzucanego w artykule 155. W Wysokim Sądzie musiał udowodnić sąd rejonowy, że takiego uchybienia oskarżono się dopuścić. W moim przekonaniu ocena materiału dowodowego, jaki został zgromadzony, a która została przedstawiona w zestawieniu wyroku sądu rejonowego, nie pozwala żadną miarą na stwierdzenie, że sąd temu obowiązkowi nie sprostał.
czy to przez dopuszczenie się do wolności w ocenie zgromadzonego materiału dowodowego, też co zatem idzie w błędnych ustaleniach praktycznych, jakie poszły. Wysoki sędzie, odnoszą się do tych argumentów, które znalazły swój wyraz w pisemnym środku oskarżenia. Z pewnym zdziwieniem obrona dostrzega próbę powiązania sytuacji, jakie miały miejsce wcześniej, przed pewnym ciągiem zdarzeń, które doprowadziły w konsekwencji do oddania tego feralnego strzału w Wysokim Sądzie, a które w żaden sposób w ten ciąg zdarzeń się nie wpisują. Do takich okoliczności, które jakby powtarzają się w tych wszystkich środkach zaskarżenia, jest fakt niesprawdzenia skutków pierwszego strzału, jaki został tego dnia oddany, a później nieposzukiwania postrzałka, czy to w porze dziennej, czy to w porze nocnej, Wysoki Sądzie. Oczywiście można te zagadnienia rozważać z punktu widzenia czy to deliktu dyscyplinarnego, czy to wykroczeń godzących w przepisy prawa łowieckiego, ale obrona, podobnie jak i sąd rejonowy, nie znajduje żadnego przełożenia tych zdarzeń i konieczności ich analizy z punktu widzenia tego elementu sytuacji faktycznej, jaka się rozegrała od momentu dostrzeżenia przez oskarżonego drugiej pary dzików i następnie zweryfikowania tego celu i oddania strzału, Wysoki Sądzie. W podobnej zasadzie rozumowania można by przyjąć, że jeżeli kierowca wyjeżdżając z domu popełnił stłuczka, następnie kontynuował jazdę i doprowadził do wypadku śmiertelnego, że ta stłuczka w jakikolwiek sposób przekładała się na ten drugi wypadek. No nie można, Wysoki Sądzie. Sąd rejonowy w sposób, w moim przekonaniu, całkowicie jasny i zupełny wyłożył kwestię rozumienia związku przyczynowego na gruncie przepisów prawa karnego i odniósł się, dlaczego te wcześniejsze fakty, które są, miał na uwadze Wysoki Sądzie i opisał w uzasadnieniu, nie uważał za relewantne z punktu widzenia tego wniosku i skutku, jakie nastąpił. Odnosząc się na Wysoki Sądzie do tej płaszczyzny, która dotyczy ocenionych dowodów, to w żadnym środku zaskarżenia tak naprawdę nie wskazano jakichś błędów w tej ocenie z punktu widzenia treści artykułu 7 Kodeksu postępowania karnego, sąd rejonowy się dopuścił. A nie wskazano sprzeczności w zasadach logiki, zasadach doświadczenia życiowego czy rozumowania takich, które by skutkowały w jakimkolwiek stopniu błędami, jakie są popełnione. Sąd odniósł się do wszystkich dowodów, które miały znaczenie, ba i Wysoki Sądzie nie stawia zarzutu, aby to uzasadnienie sądu było w jakiś sposób niepełne, nielogiczne czy niespójne. Sama zaś ocena dowodów, jeżeli jest w Wysokim Sądzie, to jest oczywiste, oparta na całokształcie zgromadzonego materiału dowodowego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, pod ochroną artykułu 7 pozostaje w Wysokim Sądzie. Co również należy dostrzec, a co pojawia się w apelacjach, to fakt oceny przez sąd rejonowy wyjaśnień, jakie złożył oskarżony. Wysoki Sądzie, oczywiście można stawiać tezę, że z gruntu rzeczy każdy oskarżony będzie przedstawił dla siebie korzystną wersję wypadku. Ale Wysoki Sądzie, żeby obalić takie sformułowanie, należałoby w sposób precyzyjny wykazać, że oskarżony w kwestiach istotnych myli się albo błądzi, przedstawiając wydarzenia w taki, a nie inny sposób. W moim przekonaniu, Wysoki Sądzie, nie wykazano tego, aby wypowiedzi, jakie zostały sformułowane przez Wojciecha Łasiaka, były w jakimkolwiek sposób nielogiczne czy niespójne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. W moim przekonaniu wręcz przeciwnie, Wysoki Sądzie, żaden dowód, jaki został przeprowadzony w sprawie takiej niespójności czy nielogiczności, nie wykazał. W związku z powyższym negowanie tylko na tej zasadzie tego, co powiedział oskarżony, w moim przekonaniu jest zupełnie nieuprawnione. Podobnie jak i nieuprawnione jest powoływanie się na kwestię opinii, bo mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że neguje się fakt możliwości rzekomego usłyszenia i jęknięcia, zarazem nikt nie neguje faktu, który oskarżony wskazał i następnie próbował reanimować, czy też w jakiś sposób pomagać pokrzywdzonemu w momencie, kiedy dotarł do niego i zauważył, co się wydarzyło w Wysokim Sądzie. W związku z tym chyba tutaj mamy do czynienia z pewną wewnętrzną sprzecznością, jeśli chodzi o zaskarżenie. Co Wysoki Sądzie również należy zauważyć, to okoliczność, iż wiele kwestii istotnych dla ewentualnego zweryfikowania nie zostało w ogóle w tym postępowaniu ustalone już na początkowej fazie, Wysoki Sądzie. Ustalenie teraz czegokolwiek jest zupełnie niemożliwe. Ja wskażę chociażby na jedną rzecz. Nikt, Wysoki Sądzie, nie zweryfikował wskazywanego od samego początku przez oskarżonego, czy były tam tak naprawdę te dziki.
Nikt nie pokusił się o to, żeby na miejscu zjawił się przedstawiciel Zarządu Okręgowego PZR-u, czy którykolwiek myśliwy i sprawdził, czy tam w tym zbożu, w tej trawie, czy dziki się faktycznie znajdował. Moim zdaniem, tuż przed zarządem sytuacją ograniczeń była możliwość zweryfikowania, czy był tam zrobić, czy były to zrobić w pierwszym sądzie. Ja mogę tak mnożyć pewne okoliczności, brak zabezpieczenia pocisku na miejscu zdarzenia, które skutkowały tym, że sąd miał taki materiał dowodowy, jakim dysponował. I zdaniem obrony ten materiał w sposób należyty ocenił i doszedł do właściwej konkluzji, że nie można przypisać winy. I to nie tylko Wysoki Sądzie przez pryzmat rozstrzygania nie dających się osunąć wątpliwości na korzyść Wysokiej Sądzie, ale też przez pryzmat tego, że pewnych okoliczności nie da się w żaden sposób udowodnić, ani zweryfikować obiektywnie za pomocą dowodów. A w Wysoki Sądzie oskarżony od samego początku, co należy mieć na uwadze, twierdził, iż strzelał do dzika Wysoki Sądzie. Nie do nierozpoznanego celu. Od początku jasno i klarownie przedstawiał przebieg wypadków, wskazując, iż rozpoznał dziki i oddał strzał do dziku. Można się zastanawiać, Wysoki Sądzie, jak to się stało, że pokrzywdzony zmarł w tym miejscu się znalazł. Ale odpowiedzi na to pytanie w moim przekonaniu już nikt nie udzieli. I tak jak tutaj się zgadzam, zostało to przedstawione przez pana mecenasa, jest to pewnego rodzaju tajemnica w tej sprawie, która została zabrana do grobu. Oczywiście tu niektórzy świadkowie starali się przedstawić własną interpretację tych zdarzeń, ale to jest tylko interpretacja Wysokiej Sądzie i przypuszczenie. A sąd rejonowy bazując na faktach do słusznego przekonania i do takich ocen dowodów, jaka została zaprezentowana. Z tych też względów Wysokiej Sądzie ja wnoszę o uwzględnienie, musiałem się ku zaskarżeniu i utrzymanie grobu. Dziękuję bardzo. I proszę o oskarżony stan. Jakie jest stanowisko oskarżonego co do apelacji? Wysoki Sądzie, chciałbym, żeby wyrok sądu rejonowego został utrzymany w mocy. Chciałbym, żeby wyrok sądu rejonowego został utrzymany. To wszystko. To wszystko. Dziękuję bardzo. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie i przerwie w celu zarządu. Tylko powiedzieć. W zestawieniu z dowodami wprowadzonymi w toku rozprawy głównej prowadzi do wniosku, że sąd rejonowy dokonał pobieżnej jednostronnej i wybiórczej oceny dowodów, w tym zwłaszcza w odniesieniu do wyjaśnień oskarżonego oraz wywołanych w sprawie opinii biegłych z zakresu myślistwa. Sąd rejonowy dokonał też nieprawidłowej interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania polowania. Sąd okręgowy podziela większość argumentów, jakie są zawarte w apelacji wniesionej w niniejszej sprawie, o których była mowa w dzisiejszych wystąpieniach oskarżycieli. Trzeba wskazać tylko w tym miejscu na najistotniejsze uchybienie, jakie dopuścił się sąd rejonowy, procedując w niniejszej sprawie. A więc po pierwsze, wyjaśnić należy sądowi, że zbyt dużą uwagę, jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego wyroku, sąd rejonowy powiązał z nieprawidłowościami, jakich miał się dopuścić zmarły Zbigniew Czegus. To, dlaczego pokrzywdzony strzelił z ambony, dlaczego szedł w kierunku stanowiska oskarżonego, nie jest decydującą okolicznością do wyrokowania w niniejszej sprawie w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego, gdyż jak słusznie wskazali oskarżyciele posiłkowi w swojej apelacji, ważne jest to, że został oddany strzał do człowieka. W tym miejscu mógł nie znajdować się myśliwy uczestniczący w polowaniu, ale inna osoba, rolnik, czy inne osoby, które są wskazane w uzasadnieniu apelacji oskarżycieli posiłkowych. Co więcej, te argumenty, jakie sąd rejonowy przedstawił w uzasadnieniu swojego wyroku, forsując tezę o tym, że pokrzywdzony mógł kłócać, czy nawet siedzieć w zbożu, są tylko i wyłącznie spekulacjami, które nie znajdują żadnego poparcia, potwierdzenia w zgromadzonych dowodach.
To jest raz. Po drugie, istotnym, jeżeli nie najistotniejszym błędem sądu rejonowego było całkowicie nieuprawnione zdeprecjonowanie opinii biegłych z zakresu myślistwa, biegłych Rachwalda i Kropornickiego. Obie te opinie co prawda nie są wolne od pewnych mankamentów, niemniej jednak w sposób rzeczowy i spójny odpowiadają obaj biegli na zadane im pytania, w tym w sposób jednoznaczny, stanowczy, kategoryczny biegli stwierdzają, że oskarżony nie był uprawniony do oddania tego drugiego ferannego strzału, na skutek którego śmierć poniósł pan Zbigniew Czegus. I dalej biegli stwierdzają, biegły Rachwald kategorycznie, że był to strzał oddany do nierozpoznanego celu. Biegły Kropornicki jest tutaj mniej stanowczy, mówi on w pewnych kategoriach prawdopodobieństwa, ale też mówi, że był to strzał oddany do nierozpoznanego, czy mógł to być strzał oddany do nierozpoznanego celu. Te argumenty, jakie sąd rejonowy przedstawił w uzasadnieniu swojego wyroku, którymi starał się wykazać nieprawidłowość tych wniosków biegłych i mankamenty opinii, zgodnie z którymi nie dał im wiary, nie są przekonujące i sąd podziela argumenty zawarte we wszystkich apelacjach. Z tych wszystkich powodów wyrok dotknięty tak istotnymi uchybieniami w zakresie oceny dowodów i ustaleń faktycznych dostać się nie może. Musiał zostać uchylony, a sprawa zostaje przekazana do Sądu Rejonowego obecnie we Włodawie do ponownego rozpoznania. To wszystko. To wszystko.